Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Lublinie jest organizacją pożytku publicznego i swoją działalność rozpoczęło w 1996 roku. Obecnie nosi nazwę Chrześcijańskie Stowarzyszenie Nestor. Misją organizacji jest profesjonalne prowadzenie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, a także wspieranie innych instytucji sprawujących opiekę nad osobami w podeszłym wieku, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki. Stowarzyszenie podjęło współpracę z kilkoma placówkami pomocy społecznej na terenie miasta. Na szczególną taką uwagę zasługuje współpraca z Lotaryńskim Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Allac z Nancy we Francji, miasta partnerskiego. Współpraca obejmuje między innymi wyjazdy mieszkańców i pracowników. W czerwcu 2016 roku do Lublina z wizytą roboczą przybyli pracownicy merytoryczni z placówek prowadzonych przez Allac. Przyjazd pracowników z placówek Allac był organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nestor z Lublina. Osoby te przyjechały zapoznać się z naszą codzienną pracą, z funkcjonowaniem pomocy społecznej. Jedną z próśb naszych gości było zorganizowanie wycieczki do Muzeum Martyrologii na Majdanku. Cette route, c'était la route qui que le prisonnier prenait d'abord en arrivant. Alors la route noire parce qu'il allait en quelque sorte vers la fin de leur vie et aussi de vivre. Alors ils devaient se mobiliser sur cette route qui traversait le secteur SS. Il y avait plein de SS. Byli szczególnie wzruszeni wizytą na Majdanku. Il y avait de la neige, n'est-ce pas? Mais comme ça, il fallait choisir parfois. Et puis après, il y avait l'appel, le petit déjeuner, c'est voilà, une sorte de tisane, mais pas la vraie tisane. Et parce que la crise n'était pas gardée. La porte s'ouvrait bien entendu. Goście zostali przyjęci w lubelskim ratuszu, gdzie w imieniu prezydenta miasta spotkanie prowadziła pani Joanna Olszewska, odpowiedzialna za funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w mieście Lublin. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi w udziale zaszczyt przywitania Państwa w siedzibie władz samorządowych naszego miasta w ratuszu. Donc c'est de la part de madame Olszewska. Soyez les bienvenus. C'est pour moi un grand plaisir et l'honneur de vous accueillir ici. Ici donc on est à l'hôtel de ville. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo nam miło, że współpraca, którą Stowarzyszenie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym nawiązało już kilkanaście, jeśli nie 10 lat temu, która trwa już naprawdę ładnych parę lat, rozwija się i owocuje spotkaniami merytorycznymi pracowników. Celem tego spotkania była wymiana doświadczeń w naszej codziennej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów. Goście z Francji z wielkim zainteresowaniem, a wręcz zachwytem zwiedzali zabytki lubelskiego Starego Miasta.
miały okazję poznać region, naszą kulturę i historię. W ramach chęci pokazania gościom naszego regionu zorganizowaliśmy wyjazd do Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Bardzo im się podoba nasza kultura i historia. Poznali piękno pałacu w Kozłówce. Delegacja francuska przedstawiła nam również swoje formy codziennej pracy i porównując nasze zmagania, możemy z pewnością stwierdzić, że pracujemy na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Tak, my życzymy wszystkiego najlepszego, tak? I miłego dnia. Natomiast wydaje się, że operujemy jednak skromniejszym póki co warsztatem. We Francji wszystkie domy prowadzone są przez organizacje pozarządowe. U nas są inne uwarunkowania, niemniej jednak w samej pracy co do jakości nie możemy sobie nic zarzucić. Uśmiechem innym mieszkańcom doradza. Il est toujours souriant, donne des conseils aux autres. Wcześniej była w Radzie Mieszkańców też. I teraz też jest, tak? Super! Wcześniej mieszkałam na Kudiakońskiej, ale tutaj bardzo chętnie korzysta z rehabilitacji. On va lui trouver sur l'internet quand vous inscrit lui post-caliga la rugby la ligue polonaise du rugby. Podczas naszego spotkania doszło do wymiany nie tylko doświadczeń związanych z naszą codzienną pracą. Goście mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy w jednostkach oraz sposobem ich funkcjonowania. No i pójdziemy sobie teraz obejrzeć dom i to, jak mieszkają nasze panie. Jeszcze tylko jedno, że sprawność spada razem z piętrami. Tu odbywa się dużo zajęć terapeutycznych. Goście z Francji z wielkim zainteresowaniem obserwowali życie mieszkańców lubelskich DPS-ów. Miał mieć takie uprawnienia, że sam mógł decydować, ale to się nie udało. Mamy nadzieję, że kontakty polsko-francuskie na płaszczyźnie wymiany doświadczeń związanych z codziennymi staraniami niesienia pomocy potrzebującym będą podtrzymywane i rozwijane w przyszłości. Okazało się, że wiele problemów w naszej codziennej pracy jest wspólnych.